Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Brenesiak, a dzisiaj na kanale Aroma chciałabym Wam poopowiadać o najnowszym zapachu od Marka Jacobsa. Znów skoro to kroteczki. Sto kroteczki, tym razem żółte, brzoskwiniowe i białe. Zapach nazywa się Daisy Ever So Fresh, czyli coś niesamowitego. Zobaczcie, świeżego, radosnego. Na pewno dużo kwiatów, dużo optymistyczności, ale co my tutaj tak naprawdę mamy? Otóż nowy zapach to przede wszystkim koktajl tropikalnych owoców. Mamy mango, mamy ananas, mamy mandarynkę. Gdzieś tam to wszystko pięknie zmiksowane z kwiatem pomarańczy i z wodą różaną. A na bazie mamy drzewo, ale nie takie klasyczne, cedrowe czy sandałowe. Nie, mamy drzewo piękne, kaszmirowe drzewo. I mamy to drzewo podane w takim niuansie jakby takiego powietrza, takiego napowietrznionego i takiego wręcz pełnego bąbelek. Dokładnie tak, jak możemy sobie wyobrazić właśnie napój Prosecco z Aperolem, ale jeszcze w związku z tymi owocami, to jeszcze takie nasączone tymi aromatami. Dosłownie koktajl owocowy, ale z odrobiną Aperolu. Tak, z takim ciepłym niuansem jeszcze. Ten ciepły niuans trochę na nie pasuje do tego Aperolu i do tego lodu, tak? I do tego orzeźwienia drinka, ale tak mi się wydaje, że mamy tutaj taką bursztynowość, taki ciepły akord. Chociaż w teorii niepodany bursztyn, absolutnie. Jest to absolutne pachnidło, hicior, jeżeli ktoś kocha eskady, jeżeli ktoś kocha takie mocne, soczyste zapachy, zapachy, które gdzieś tam mają właśnie dużo owocości. Trochę, uwaga, ten zapach przypomina najnowszy robocik od Paco Rabanne. Tak, więc wiecie, to mango, tak, ten niuans mango na pewno on jest na tyle charakterystyczny, że rzeczywiście nam tutaj napomina o robociku. Natomiast Daisy jest bardziej soczyste, jest bardziej jednak tropikalne, jest bardziej takie owocowe i rześkie. Dosłownie jak eskady, jak te takie eskady limitki. Takie naprawdę mocno nasączone owocami. Jaka jest trwałość i jaka jest projekcja? No pewnie możecie się domyśleć, że tutaj nie będzie szału, nie będzie długiego ogona. Będzie to zapach dość bliskoskórny, ale jednocześnie dość dobrze trwający. Nie tyle co dobrze projektujący, ale długotrwający na skórze. Czyli bliskoskórny, ale myślę, że 6-7 godzin da radę. Natomiast na skórze pachnie dość na tyle słodko i na tyle właśnie tropikalnie, na tyle koktajlowo, że nie wiem, czy ten zapach jest dla kupienia w ciemno, nawet dla nastolatek. Ja bym tutaj się obawiała nastolatkom kupić zapach Daisy Ever So Fresh w ciemno, o tyle co klasyczna wersja So Fresh kupiłabym w ciemno. On jest taki bardziej kremowy, bardziej taki romantyczny, taki zwiewny, a ten o tyle, co ten sorbet ma taki duży, taki nasączony właśnie owocami, samą pulpą owocową, że bałabym się kupić w ciemno. Ale mam już taką informację zwrotną od osób, które ten zapach zdecydowały się kupić, że rzeczywiście ten zapach potrafi dodawać energii, dodawać entuzjazmu, dodawać optymistyczności. Więc jak kobiety kochają się w takich sorbetowych nutach, to mogą spróbować, jak lubią zapachy, które są jakby takie typowo owocowe. Bo ten kwiat pomarańczy to taki chyba teoretycznie tylko taka baza. Tutaj go nie czuć, jest bardziej właśnie owocowo. Więc nowość od Marka Jacobsa, jak zwykle, soczysta jak zwykle, kwiatkowo podana. No i jak zwykle mało odkrywcza. Znów na nie. Dziękuję Wam pięknie za recenzję. Do usłyszenia jutro i pozdrawiam bardzo serdecznie.